Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Czy kiedyś myśleliśmy o następstwach grzechu powszedniego? Są one tego rodzaju, że wzbudzają najwyższą do nich nienawiść. Jakież te skutki są smutne i nieszczęśliwe dla dusz? Grzech powszedni studzi miłość, zaciemnia rozum, wzmacnia namiętności, osłabia cnoty i siły do zwalczania złego, a ostatecznie usposabia, przygotowuje do grzechu śmiertelnego. Kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Z drugiej strony, jeżeli kara za grzech powszedni jest tylko doczesna, skutki jej mogą być wieczne. Naturalnie, że popełniając go, pozbawieni jesteśmy łaski, która byłaby dana w nagrodę za przezwyciężenie się. Przychodzi nowa pokusa, już nie mam tej łaski, którą mi Bóg przeznaczył i za pomocą której byłoby mi łatwo ją oddalić, więc znowu może ulegnę. Dusza osłabiona nowym upadkiem, czy potrafi odeprzeć nowe i silniejsze pokusy, jeżeli w miłosierdziu swoim nie poratuje ją Bóg łaską, na którą nie zasłużyła i której się stała niegodną? Ileż zasług zmarnowanych na zawsze? Mogą się zdarzyć inne okazje zdobycia ich sobie, ale tamte minęły niepowrotnie i nigdy się nie dadzą powetować. Przez całą wieczność będę mogła sobie powtarzać: gdybym się nie dopuściła tych grzechów, chwała moja byłaby większą, szczęście słodsze, miłość Boga gorętsza i połączenie z Nim ściślejsze.